Dobry. Dobry. Niestety nie dla wszystkich. Taksówka przed hotelem Sielanka nad Pilicą nie wróżyła dobrych wieści. Zgrupowanie reprezentacji Polski opuścili Artur Sobiech i Arkadiusz Milik. Obaj zmagają się z kontuzjami. Na szybki powrót do zdrowia nie było szans. No, szkoda, że akurat prognozy się potwierdziły. Jeszcze muszę 2 tygodnie odpocząć troszeczkę od grania w piłę. Klamka zapadła. Ten pan ma zatem nie lada problem, a ten pełne ręce roboty. Robert Lewandowski to jedyny nominalny napastnik gotowy do gry w meczach eliminacji Mistrzostw Świata z Czarnogórą i San Marino. Myślę, że sam Robert powinien sobie poradzić. Robert prawdopodobnie zareagowałby tak. To w końcu nie lada komplement. Sztab szkoleniowy optymizmu Milika jednak nie podziela. Na pewno do końca dzisiejszego dnia zostanie podjęta decyzja odnośnie kolejnego napastnika. Wielkiego pola manewru nie ma. Na powołania zagraniczne było za późno, więc jedyną opcją pozostali piłkarze występujący w Ekstraklasie. Ale czy Piech, Brożek, Saganowski albo Robak, aby na pewno prezentują poziom reprezentacyjny? To jest jedno z nazwisk, które w tym momencie się wyróżniają w naszej lidze, prawda? No bo taka jest prawda. Mówimy o Polakach, bo możemy teraz przeanalizować sytuację zespołów ligowych w naszym kraju i zobaczymy, kto na pozycji napastnika występuje w tych zespołach. Także to jest problem na pewno reprezentacji, ale polskiej piłki jako takiej również. Ale to temat na zupełnie inną dyskusję. Zresztą problemy odstawmy na bok. Kamil Glik to z pewnością najszczęśliwszy człowiek w Warce, a kto wie, czy nie dalej. Kapitan włoskiego Torino został tatą. Nie mogło obejść się bez gratulacji. Tak, gratulowaliśmy mu, tak? Gratulowaliśmy, a ja mogę powiedzieć ze swojej strony, że... Szczególnie właśnie uścisnęliśmy, ponieważ to jest oznaka pewnej dojrzałości. Jeżeli mężczyzna staje się ojcem i liczymy, że tą dojrzałość przełoży na grę w naszej drużynie. Państwo Glik nadali córce imię Wiktoria. Miejmy nadzieję, że będzie to dobry omen. Reprezentacja Polski w Wiktorii nad Czarnogórą potrzebuje jak nigdy. O szansę na powodzenie tego planu zapytaliśmy Artura Boruca, który kilka meczów o wszystko z orzełkiem na piersi już rozegrał. Ja rzeczywiście grałem już kilka takich meczów i z różnym skutkiem. Zobaczymy w piątek. Ja jestem bardzo optymistycznie nastawiony do tego meczu. Naprawdę uważam, że ta reprezentacja zasługuje na rzeczywiście jakiś sukces, tak? Bo jednak bardzo duży potencjał mamy, naprawdę, jeśli chodzi o zawodników. Ewentualne zwycięstwo nad Czarnogórą to jednak nawet nie połowa, a ćwierć sukcesu. Jeśli biało-czerwoni chcą myśleć o mundialu w Brazylii, w 4 nadchodzących spotkaniach eliminacyjnych muszą zdobyć 12 punktów, bo dotychczas mieli jakby związane nogi. Warka, Piotr Jasiński, Orange Sport.